No i mamy domeczek dla murarek. Prawie skończony. Jest to 64 razy 64 razy 47. I mamy już prawie gotowy domek. Założona kratka. Jedyne czego brakuje to właściwie kotw. Kotw, które tutaj też przyjdą, żeby nie było bezpośrednio na ziemi. No jak jest zbudowane. Najważniejszy był ten przód, zwany litera A. I później tylko dobijanie deseczek. W środku już jest formatka. I dodam jeszcze rurki trzcinowe. Ogólnie wszystko z materiałów zastanych. Dobra, brakuje jeszcze daszku. I teraz jazda po rurki. I jesteśmy teraz przy rzece. Zbieramy rurki. Tu już mam troszkę naszykowanych. Tu się szykują. O, taka wstępna robota. Później będzie tylko trzeba pociąć na długość. Potrzebuję mniej więcej 1000. O, zobaczymy jeszcze. W każdym razie, że jest tutaj bardzo dużo tej trzciny. Niektóre są, no wydaje mi się, że chyba trochę za cienkie, ale no zobaczymy. Najpierw trzeba je wziąć do domu i pociąć i oceni się, czy mają odpowiednią dłużę w środku. No dobra. No i gotowe. Rurki wstępnie tutaj pocięte. Tutaj z tej części. No i teraz najmniejsze kawałki. Trochę się boję, że będą za cienkie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzeba być dobrej myśli. Dobra, uciekam. Na razie wystarczy. I domek gotowy. W środku już są formatki, rurki. Mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze trzeba tutaj przymocować do ziemi, żeby nie odfrunęło. I poza tym już będzie wszystko ok.